Siema, witajcie na kanale Weszło Fuksem. Dziś po raz kolejny zaprezentuję Wam swój kupon, ale zanim to zrobię, przypomnę o kilku kwestiach. Pierwsza, warto zasubskrybować ten kanał. Druga, warto zarejestrować się w Fuksiarzu z linku, który znajdziecie pod tym filmem, no bo możecie liczyć wtedy na freebet w wysokości 25 zł za samą rejestrację i za pierwszy depozyt w wysokości minimum 50 zł. I oczywiście oprócz tego możecie liczyć na ofertę powitalną. No i trzecia, w dalszej części tego filmu będzie konkurs. No a teraz mój pomysł na dzisiejszy kupon jest dość prosty. Stawiam na to, że dwie najlepsze polskie drużyny poprzedniego sezonu po prostu wygrają swoje mecze. Po pierwsze, że swoje spotkanie wygra Lech Poznań, który w ramach Ligi Konferencji będzie się mierzył z HPoelem Berszewa. Myślę, że Lech jest faworytem tego spotkania, to dość oczywiste i widać taką szczególną mobilizację w szeregach poznaniaków właśnie przed tymi spotkaniami i to spotkanie z HPL-em będzie kluczowe w kontekście wyjścia z tej grupy, dlatego spodziewam się, że zagrają o zwycięstwo podopieczni Johna van den Broma. Oczywiście HPL-u nie można lekceważyć, bo jeśli chodzi o ten mój układ sił, to wydaje mi się, że to jednak drużyna trochę silniejsza od Austrii, z którą Lech sobie łatwo poradził, ale też nie na tyle silna, żeby dla Lecha pokonanie jej było przeszkodą nie do przeskoczenia. No i drugi typ, mówiłem o drugiej najlepszej polskiej drużynie poprzedniego sezonu, no i mówiąc te słowa miałem oczywiście na myśli Raków Częstochowa, który dzisiaj rozegra zaległy mecz z Piastem Gliwice. To odrabia drugą kolejkę Ekstraklasy ekipa Marka Papszuna i tutaj stawiam nie tyle nawet na to, że ta drużyna wygra, mam na myśli oczywiście Raków, co wygra przynajmniej różnicą dwóch goli i już mówię, z czego wynika moje przeświadczenie, że to może się wydarzyć. Wynika po pierwsze z tego, że jest pewna prawidłowość w tym, że po niepowodzeniach Raków w ostatnim czasie potrafi się wyładować na kolejnym rywalu. Tak było po tym meczu ze Slawią, kiedy no, ze Śląskiem ekipa Marka Papszuna wygrała wysoko. Tak było wtedy, kiedy no, dostała w od Krakowi, zaraz później jeszcze wyżej pokonała Legię Warszawa i skoro ostatnio stworzyła sobie sporo sytuacji w meczu z Widzewem, tam był też niepodyktowany rzut karny, ale ostatecznie nie udało się strzelić bramki i był tylko remis z ekipą Beniaminka, no to teraz wydaje mi się, że ekipa Marka Papszuna też będzie chciała to sobie odbić, a z drugiej strony Piast Gliwice wydaje się też dobrym rywalem, żeby to jej umożliwić, gdyż po pierwsze drużyna Waldemara Fornalika prezentuje się w ostatnich tygodniach bardzo słabo. Oglądam te mecze na przykład z Wisłą Płock, czy też z innymi rywalami, Śląskiem Wrocław i tak dalej. No i cóż, ten kompletnie mnie Piast nie przekonuje. Po drugie, no cały czas nie wiadomo, czy w tym spotkaniu będą mogli zagrać Damian Kądzior, a także Kamil Wilczek, a przede wszystkim pierwszy z tych piłkarzy, no to jest naprawdę duża wartość. W zasadzie piłkarz, od którego jest uzależniona ofensywa ekipy z Gliwic, tak więc jeśli jego zabraknie, to tym bardziej Raków Częstochowa będzie miał ułatwione zadanie i też pamiętam te mecze Piasta Gliwice z drużynami pokroju Legii, Lecha i tak dalej. To jest naprawdę nastawienie się na defensywę i taka gra bardzo bojaźliwa, dlatego wydaje mi się, że jak już raz uda się tę defensywę Piasta Rakowowi sforsować, no to padną też kolejne gole. I cóż, taki kupon to jest łączny kurs 6,70. Stawiam 200 zł i mam do wygrania 1180 zł, także wydaje mi się, że całkiem nieźle. A wy cóż, jeśli też chcecie coś zagrać, niezależnie od tego, czy to, co Wam zasugerowałem, czy nie, no to zapraszam, żeby zarejestrować się w Fuksiarzu z linku, który znajdziecie pod tym filmem, no bo oprócz oferty powitalnej do zgarnięcia jest 25 zł freebetu na granie. Jeśli chodzi o konkurs dotyczy meczu Lecha Poznań z HPL-em. Jak zwykle proszę Was o podanie wyniku, a także o podanie przynajmniej jednego piłkarza, który wpisze się na listę strzelców. W tym wypadku do wygrania są freebety w wysokości 50 zł. Zostawcie suba na tym kanale, no i do zobaczenia.